Środa 24 września, 11:32 czasu środkoeuropejskiego. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i serdecznie zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej odnośnie instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs futures na WIG20 znajduje się w rejonie 2498 punktów, poniżej H3 Camarilla 2510 punktów, w obrębie dolnego ograniczenia żółtej wstęgi opadającej z modelu Gapiego, która znajduje się poniżej czarnych, tutaj średnich, krążących również w dół, i układ ten pokazuje dystrybuowanie. Natomiast blokuje go rosnąca EMA200 w układzie H1, więc mamy taki wąski przedział między H3 a L3 Camarilla, gdzie mamy walkę dwóch stron transakcyjnych pomiędzy 2490 a 2510. Wyjście z tego przedziału górą lub dołem powinno nadać kierunek, który długofalowo powinien wypaść zbieżnie z ostatnimi coraz to wyższymi dołkami sierpniowo-wrześniowymi, i wówczas zobaczymy ekspansję w górę EMA200. Natomiast jeśli popyt nie wybroni się tutaj ponad L3 Camarilla 2490, to będziemy mieli ruch w stronę L5 Camarilla nawet, czyli tak zwany short breakout 2463 do osiągnięcia i test tutaj wsparcia 2468-60 na futures dla WIG-u 20. Zobaczmy teraz, jak sytuacja przedstawia się na Dow Jonesie, na instrumentach pochodnych na ten indeks, również w układzie H1, co powinno pomóc przy ocenie sytuacji na krajowych futures. Dow Jones znajduje się w rejonie 16981, poniżej EMA 1000, która znajduje się poniżej EMA 200 w układzie H1, więc jest to model, który pokazuje, że na Wall Street aktualnie panuje tendencja korekcyjna, spadkowa, natomiast dopóki EMA 200 jest ponad EMA 1000, to taka zależność może zostać szybko zredukowana. Jeśli kurs wybiłby się ponad H4 Camarilla 17035 punktów na dzień dzisiejszy, czy odpowiednio ponad konkretny pivot w dniach następnych. A jeżeli tutaj inwestorzy zagrają na to, że mamy odejście w górę od wczorajszego wsparcia 16933 i obronę jakby wczorajszego dołka, to ruch w stronę EMA200 nie będzie decydujący, ale dopiero przekroczenie tej średniej, nadanie jej dynamik wzrostowych, które zamieniłyby tą średnią z ruchu w dół w górę, potwierdziłby wyższy interwał czasowy wzrostowy. Natomiast przebicie wczorajszego dołka i ruch EMA200 w stronę EMA1000, przecięcie tej średniej, to wejście już w tendencję spadkową. Zerknijmy na S&P 500, czy tam sytuacja przebiega dosyć podobnie, klarownie. I tak w układzie H1 na S&P 500 mamy sytuację zbieżną. Kurs natomiast znajduje się poniżej EMA1000, średnia EMA200 jest bliżej do przecięcia EMA1000 niż w przypadku Dow Jonesa. Kurs znajduje się na poziomie 1974-75 w rejonie H3 Camarilla. Przebicie tego poziomu w dół to takie wstępne koszykowe dystrybuowanie, natomiast dopiero przełamanie wczorajszego dołka i generalnie wsparcia 1968 wzmocni tutaj ruch podażowy. Natomiast model Gapiego pokazuje sygnał sprzedaży. Zostałby zanegowany, jeśli kurs wybiłby się ponad 1980 punktów, to i tak nie zmieni dynamik ujemnych spadkowych na EMA200 w układzie H1. Dopiero wyjście ponad 1990 punktów powinno nadawać jej zależności wzrostowe, a i tak będzie istniało ryzyko na zasadzie jakiegoś zakresu zmiany, że kurs będzie powracał do tego wczorajszego dołka i minimum. Więc przed nami proces trudny, a być może konsolidacyjny, i dopiero rozwinięcie się w tych przedziałach pokaże dalszy kierunek. Z kolei na DAX-ie dzisiaj mamy perfekcyjną obronę L3 Camarilla 9538. Widać, że kurs dwukrotnie to przetestował, schodząc tylko minimalnie niecały punkt poniżej tego poziomu. Reakcja popytu była tutaj taka elektryzująca dla grupy podażowej, która sprzedawała w dołku, i widać, że popełniła błąd, tak? Przy EMA 1000 w układzie H1, która lekko się unosi w górę, nie był to najlepszy pomysł, zatem możliwe jest podbicie do H3 Camarilla 9636, jeśli podaż odpuści, tak, i przeniesie się na górne widełki H4, H5 Camarilla na dzień dzisiejszy 9684, 9764, a mamy klasyczny opór w rejonie 9671, który domyka opadające średnie z modelu Gapiego, te najszybsze i nieco wolniejsze. EMA200 zakręca w dół, ale znajduje się ponad EMA1000, więc schemat korekcyjny jest aktualny, natomiast istnieje potencjał i prawdopodobieństwo do jego zredukowania. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.